Witam Was serdecznie, Ewa Burgusa i na kawie u Wiedźmy. Po bardzo, bardzo długiej przerwie i z pewnymi przeszkodami witam Was na moim profilu Alter Ego. Dlaczego? No pewnie część z Was wie, że Ewa Budgusheim publikuje bardzo kontrowersyjne treści. Ostatnio zostałam zablokowana za treści historyczne o Holokauście, za opublikowanie zdjęcia laleczki Łudu, które to zdjęcie publikuje od wielu lat na swoim profilu, ale jak się okazuje, od niedawna laleczki Łudu są na Facebooku zakazane. To zdjęcie możecie zobaczyć pierwotnie w wielu moich postach. To jest jedno takie zdjęcie ze szpulką nici z igłą, takie trochę zabawne, no ale jak się okazuje, w dobie powszechnej cenzury i dementorów, jak ja to nazywam, czyli dementatorów Facebooka, którymi są dwie panie dziennikarki, o tym możecie poczytać na moim profilu Ewa Budgusheim. Wiecie, kim są te panie, jaką wiedzę reprezentują, jak to działa i dlaczego. Post, za który zostałam zbanowana, był publikowany w maju. Dlaczego dopiero teraz zostałam zablokowana? Tylko Facebook raczej wiedzieć. Mój drugi profil też został zablokowany. Z jakich przyczyn już Facebook mnie nie poinformował. Natomiast wiem, że moje zasięgi w związku z publikowaniem informacji prozdrowotnych, nawet niekontrowersyjnych, naprawdę niekontrowersyjnych z punktu widzenia ostatnich czasów, czyli zaleceń WHO, kwestii politycznych i tak dalej, no nie pozwalają mi na pewną aktywność w sieci. Stąd Wiedźma potrafi i znajduje różne dziury w systemie Matrix, jak ja czasami żartuję, no i tym sposobem jestem dzisiaj z Wami. Nie wiem, czy mnie widać, nie wiem, czy mnie słychać, nie mam słuchawki, więc nie wiem, jaka jest jakość połączenia. Powiedzcie mi, czy mnie słychać, bo może się okazać, że ja gadam i zaraz pójdę po słuchawkę, zerknę. Proszę o komentarze, czy mnie słychać przede wszystkim. Dzień dobry Marcinie. Marcinie, czy mnie słychać? Jesteś, pozdrawiasz mnie, miło mi bardzo, słychać mnie, bo mam włączoną słuchawkę na Wi-Fi, a właśnie widzę, słychać, super. Stefan, mam do Ciebie jeszcze parę informacji, czy dla Ciebie parę informacji, bo zadałeś pytanie, z jakimi tematami dzisiaj jestem, zapytywaliście mnie na priv, w zasadzie spontanicznie. Ja w ogóle wychodzę z założenia takiego, że niechętnie planuję. W sensie, dlaczego? Bo jak sobie w głowie układam scenariusz, to potem już jest nie po mojej myśli i to już nie płynie, że tak powiem, tak przeze mnie. Wolę nagrania live, powiem wprost, dlatego że mam taką interakcję i mam takie połączenie, mam wrażenie, że ze źródłem i nie muszę wtedy według jakiegoś scenariusza własnego, zaplanowanego, własnego programu tutaj się z Wami widzieć. Tak wolę, po prostu. Nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy z programów telewizyjnych. Jak nagrywam filmiki dla Was wcześniej, to włącza mi się perfekcjonistka. I to jest nie tak, i tamto jest nie tak, a to zatrzymam, to jeszcze raz nagram. A jak idzie live, to idzie live i koniec. I poszło. Jak coś poszło nie tak, to poszło nie tak. Słuchajcie, mam problemy z zasięgiem Wi-Fi. No, Centrum Aglomeracji Śląskiej, 5G, czyli tradycyjnie nowoczesna technika idzie do przodu, natomiast jakość połączeń nadal fatalna. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ania, dzień dobry Aniu, bardzo miło mi Ciebie widzieć. Ja tylko jeszcze dajcie mi chwilkę upublicznię u siebie na profilu, bo ja sobie się oznaczyłam już prewencyjnie jako mój alter ego, czyli moja siostra bliźniaczka. Ja Wam zaraz wyjaśnię, skąd imię Karolina. Tylko się udostępnię u siebie na profilu tym moim oficjalnym. To też kiedyś był mój profil oficjalny. To nie jest profil nowo założony, od razu Wam opowiem historię tego profilu. Tu pozdrawiam wszystkie kryciki, które mnie podkopują. Ja bardzo lubię kryciki, naprawdę. To są bardzo pożyteczne stworzonka, chociaż czasami robią kopce. Nie będę Was tępić, nie mam takiej natury, ale pozdrawiam wszystkie kryciki. Niech Wam ziemia lekką będzie. To do tych osób, które prawdopodobnie zgłaszają mój profil. Nie wiem dlaczego. Ostatnio moja znajoma powiedziała, że magiczna kuchnia jest banowana chyba przez tą czarną soczewicę, którą tak bardzo lubię i bardzo ostatnio popularyzuję w magicznej kuchni. Zasobną w białka i inne aminokwasy.
Okej, wchodzę na mój profil, udostępniam. Słuchajcie, dzisiaj odpowiadam na pytania, które się pojawiły wcześniej, na pytania, na które nie zdążyłam poprzednio odpowiedzieć. A jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę o coś zapytać, takiego nie stricte wróżkowego, znaczy możecie zapytać, ale żeby to nie były takie pytania, które są bardzo obszerne, no bo jak wiecie, live'y nie służą do tego, żeby... Ja też wolę, Aniu, spontany. Tak, dokładnie. Mózg się wtedy nie wtrąca ze swoim gadaniem, jak to właśnie mi zawsze mówi Magda Kulejewska. To Madziu, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Ja wiem, Madziu, Magdaleno. Tak, to jest troszeczkę, że ten mózg warunkuje, ogranicza, czasami mnie kontroluje bardzo mocno, więc ten spontan jest dla mnie taki bardziej... wydaje mi się lepszy. Ja też lubię kreskówkę o kreciku, szczególnie tam, gdzie krecik pomagał przy porodzie małych króliczków. Pamiętasz, Aniu, ten odcinek? Jak tam taki bardzo kontrowersyjny, który też miał być cenzurowany przez naszą jedyną słuszną władzę, właśnie z powodu pokazania kobiecego łona, w sensie nawet nie kobiecego, króliczego łona. Niesamowite to było. Świetna w ogóle, świetny fragment kreskówkowy. Polecam generalnie. Dobra, ja tu gadu, ale muszę się udostępnić, bo inaczej pozostali, bo inaczej, na tym profilu są tylko osoby, które znam, które lubię, z którymi cześć, Madziu, buziaczki, kochanie. Pozdrawiam Magdalenę Wrzoskowską. Cudowną tarocistkę, która jest dla mnie też wsparciem w wielu innych sferach i cudownie gotuje. Dobra, wchodzę na mój profil i się udostępniam, bo dostałam powiadomienie, że się oznaczyłam, to znaczy moja siostra bliźniaczka mnie oznaczyła. I tym sposobem prawdopodobnie będę widoczna dla innych, mam taką nadzieję. Okej. Dobra, o czym bym chciała dzisiaj z Wami porozmawiać? No przede wszystkim pojawiło się parę tematów. Ja będę się starała nie poruszać tematów covidowych, politycznych, bo to nie jest jakby moją intencją. W ogóle wyłączam te tematy. Jak zresztą zauważyliście, od pewnego czasu już nawet na moim głównym profilu nie poruszałam tych tematów, albo poruszałam je bardzo, bardzo skąpym zakresie. Jak już coś bardzo mnie poruszyło, to wrzucałam. Dzielę się z Wami tymi informacjami raczej prywatnie z wielu powodów, również tych, z których to powodów tną mi zasięgi na Facebooku, a wolałabym, żeby to się nie działo z uwagi na to, że czasami te treści, które publikuję, szczególnie w Magicznej Kuchni, które są prozdrowotne, no chciałabym, żeby docierały do jak największej ilości osób. Wiem też, że w momencie, kiedy ktoś próbuje mnie w lupce odnaleźć, to niestety jestem niewidoczna, czyli to też jest jakaś tam działalność facebookowa, nie wiem, widocznie jestem belką w oku systemu. No i może i dobrze. To taka mi też opowieść dzisiaj trafiła się a propos Pinokio, czyli igła w oku, dosłownie z tłumaczenia, to też o czymś świadczy. Podobno jest to bajka o... poglądaniu przez, czy uruchamianiu trzeciego oka, więc życzę, żeby nasz naczelny Pinokio wreszcie uruchomił to swoje trzecie oko i uruchomił działalność swojej duszy, w co szczerze mówiąc wątpię. Ale to tak a propos Pinokia, trzeciego oka i systemu. No tak jak mówię, znalazłam lukę w systemie i dzięki temu mogę się z Wami zobaczyć, czyli mogę robić live'y, o ile się jeszcze system nie zorientuje, i mogę publikować te krótkie flesze, to się chyba nazywa recenzje, no jakoś tak. Nie mogę publikować postów, nie mogę komentować, w związku z tym po live nie skomentuję Waszych postów. W tytule filmu podałam takie możliwości kontaktu ze mną, jakie uznałam, że w tym momencie przyszły mi do głowy. To tak, czyli kanał na YouTubie. Ten kanał jest mało aktywny i pomyślałam sobie, że może dzięki tym live'om też go trochę uaktywnię, żeby mieć alternatywę do publikacji filmów, żeby móc robić live'y, muszę mieć 1000 subskrypcji na tym kanale. Ja nigdy nie zabiegałam o te subskrypcje, jak wiecie, dlatego że ten kanał był głównie przeznaczony dla moich kwerentów, gdzie ja w formie linków prywatnych udostępniałam na tym kanale bardzo często różnego rodzaju prognozy, albo też w mniejszych grupach udostępniałam takie bardziej takie wiedzowe rzeczy dla osób wybranych, powiedziałabym, ale szczególnie dla tych, które się interesują ezoteryką. To nie był kanał, znaczy nie założyłam tego kanału z intencją propagowania go jakoś szerzej w sieci.
on służył takim najbardziej zainteresowanym, zagorzałym, powiedziałabym, fanom, szczególnie numerologii. Ale też peptoki, które służyły mi takiej autoterapii i procesowi wchodzenia w projekt EXIM. To tak w skrócie telegraficznym. Od czego bym dzisiaj zaczęła? Może zacznę od tych kwestii prozdrowotnych, a to z racji tego, że ostatnio, kiedy robiłam wysyłkę na pocztę, zgadałam się z paniami na poczcie o Hashimoto. To są też bardzo częste pytania, które zadają moi widzowie albo osoby, które mam w kontaktach, jak ja sobie radzę z tą chorobą i co ja ostatnio robię. No i tak się złożyło, że kiedy poszłam na pocztę, oczywiście w pełnym uśmiechu, czyli bez zamaskowania. Zobaczyłam, że pani naczelnik niesie w ręku książkę Hashimoto. Bardzo gruba, taka sporej grubości książka. I tak zapytałam z ciekawości, czy może pani zostawić, ja sobie zerknę w tą książeczkę, co tam ciekawego w takim tomie grubym o tej Hashimoto można wyczytać, skoro lekarze mówią, że tego się nie da leczyć, skoro proponują nam suplementację hormonów w postaci eutyroksu czy letroksu, czy innego leku, czyli lewotyroksyny, żeby uzupełnić niedobory tego hormonu. No to byłam ciekawa, co w tej książce jest. No i pani naczelnik się zapytała, ale jak to pani też choruje na Hashimoto? Ja mówię, ty też, to znaczy kto? I się okazało, że wszystkie panie, a było ich tam z 5 czy 6, chorują na Hashimoto, albo właśnie u nich zdiagnozowano Hashimoto. Więc ja się za głowę złapałam, skąd źródło tej choroby, dlaczego, tak? Bardzo dużo się na ten temat dyskutuje. Niedawno jeden z moich znajomych powiedział, znajomy policjant, z którym przedyskutowałam, nowy znajomy policjant, słuchajcie, ale to jest na inny live historia, że tak naprawdę bardzo dużo kobiet, ale też powoli mężczyzn zaczyna mieć dolegliwości związanych z tarczycą, głównie niedoczynność i zapalenie, to się tak potocznie nazywa zapalenie tarczycy, natomiast to nie jest stan zapalny, żebyśmy to sobie jasno powiedzieli, tak potocznie się mówi, jest to taka choroba degeneracyjna, powiedziałabym, miąższu tarczycowego, którego źródło bardzo wielu endokrynologów, i on mi tutaj zacytował, upatrują w Czarnobylu, słuchajcie, i w tym, że poczęstowano nas płynem Lugol. No i ja usiadłam w zasadzie i się zastanawiałam, co to za bzdury ci endokrynolodzy nam dzisiaj opowiadają. Otóż przyczyn ja osobiście po wielu konsultacjach z lekarzami holistycznymi upatruję przede wszystkim w potężnym stresie. Stres może być stresem takim emocjonalnym, psychicznym, wynikającym z poczucia zagrożenia, czyli nieustannym lęku. I tutaj źródło Hashimoto bym upatrywała w kortyzolu i w nadnerczach, które to powodują, już kiedyś rozmawiałam o tym z Wami w live'ach, problemy z jelitami. No i tutaj bardzo łatwo jest już sobie zdiagnozować tą oś nadnercza przy przysadka mózgowa tarczyca i oś jelita mózg. O tym opowiadałam już w poprzednich live'ach, jeżeli będziecie chcieli, no to ja tutaj odwołuję do tych live'ów, jeżeli będziecie chcieli bardziej obszernie, to ja też zachęcam do tego, żeby sobie posłuchać na ten temat pani dr Ewy Stachowskiej, która jest dla mnie autorytetem w tej dziedzinie, szczególnie jeżeli chodzi o dietoterapię i głównie dietoterapię. I tutaj w tym kontekście, co należałoby zrobić przede wszystkim, to przede wszystkim uspokoić swój układ nerwowy, ale też zadbać o swoje jelita. No i tak króciutko porozmawiałam sobie z paniami na poczcie, obiecując im dłuższą pogawędkę i rzeczywiście tak się stanie, spotkamy się, porozmawiamy na temat alternatywnych metod, alternatywnych, ale tak naprawdę leczniczych metod, które są sprawdzone i skuteczne. No i tutaj zostałam poproszona też o to, żeby powiedzieć, jakie to probiotyki ja stosuję, jeżeli chodzi o Hashimoto. I ja tutaj dla Was przygotowałam sobie, wzięłam sobie aż pudełka tych opakowania tych preparatów, które ja przyjmuję. Słuchajcie, żeby zadbać o mikrobiotę jelit, to czyli już pomijam kwestię oczyszczania, odrobaczania, bo o tym już też mówiłam, jeżeli będziecie chcieli, to jeszcze rozszerzę ten temat. Tutaj też zachęcam i tutaj dziękuję Rafale za wskazanie mi kanału Barbary Kazany. Ona naprawdę przefantastycznie opowiada o tym, jak można się odrobaczać ze wszelkich tak naprawdę pasożytów jelitowych, ale nie tylko. Natomiast o tym już wspominałam i o tym też wspomnę, jakie preparaty, ale to już na pewno nie dzisiaj, probiotyki.
I maślan sodu, czyli tak zwany kwas masłowy, masełko, jak mówi pani doktor Ewa Stachowska. Sen probi stres. Sen probi stres. Ja mam akurat tutaj te probiotyki, które ja stosuję, to są probiotyki polskiej produkcji, przebadane klinicznie. Zawierają szczepy, sen probi dwa szczepy, tutaj jest troszeczkę więcej szczepów, ja nie będę ich tutaj cytować. Sen probi stres jest to zestaw dwóch szczepów bakterii. Tu bardzo ważne, żeby dobierając probiotyki sprawdzać nie tylko jaki to jest gatunek probiotyków, tylko też jakie szczepy bakterii. To jest bardzo istotne, sprawdzamy jakość, sprawdzamy ilość tych jednostek. Ja w odrębnych filmikach o probiotykach o tym mówię. Tutaj chciałam Wam tylko pokazać, które to są preparaty. Sen probi stres. W badaniach klinicznych wykazano, że obniża znacznie już po 30 dniach stosowania i tutaj jest opakowanie 30-dniowe, czyli jedna tabletka, jedna kapsułka w zasadzie, kapsułka, w której znajdują się probiotyki, jedna kapsułka dziennie do posiłku i to jest probiotyk, który ja stosuję regularnie. Ja zaraz powiem Wam, dlaczego uważam, a właściwie dzięki pani doktor Ewie Stachowskiej, dlaczego ja stosuję probiotyki stale, nie tylko w przypadkach ratunkowych, w cudzysłowie, czyli w przypadkach, kiedy stosuje się antybiotyki, albo w przypadkach przewlekłych biegunek czy innych zatruć pokarmowych. Sen probi stres to są dwa szczepy bakterii, które przede wszystkim pomagają obniżyć poziom kortyzolu i w badaniach klinicznych rzeczywiście przy badaniach moczu ten poziom kortyzolu jest znacznie obniżony. I przede wszystkim te bakterie probiotyczne, one wspierają poprzez swój metabolizm produkcję serotoniny. To są producenci serotoniny w naszych jelitach. Sen probi super formuła, tu jest troszeczkę więcej szczepów bakterii, to są moim zdaniem szczepy bakterii, które powinien przyjmować każdy. No i dlaczego? I tutaj powtórzę za panią doktor, ja się zgadzam z tym argumentem, nie wiem czy widać te opakowania, bo mam taką, ja nie widzę oczywiście bez okularów bliżej dalej, więc tutaj myślę, że widać, no to będziecie widzieli w lustrzanym odbiciu prawdopodobnie. Sen probi super formuła. I sen probi stres, przybliżę Wam. Tutaj jest troszeczkę więcej szczepów bakterii. Tych szczepów bakterii tutaj jest raz, dwa, trzy, no sporo. Bardzo ważne, żeby zobaczyć, jaka jest całkowita ilość, liczba bakterii probiotycznych w preparacie. Ta ilość jest wyrażona poprzez taką jednostkę CFU. To osoby, które stosują... Jest. Będzie mi siadał ten zasięg, widzicie, dobrze się udało mi połączyć. Jeszcze raz powtórzę, to są jednostki, ta jednostka CFU to jest jednostka, która określa ilość bakterii tworzących kolonie w naszych jelitach. To tak w skrócie. To, co wspiera i też to, co wspiera pracę naszych jelit i stanowi taką osłonkę, powiedziałabym, naszych jelit, to jest Debutyr. Debutyr w formie, ja nie znam innego preparatu kwasu masłowego. No tutaj ten, no i znowu przerywa, widzę. Nie wiem, jaka będzie jakość tego połączenia, kochani, dajcie znać. To jest, tutaj jest, no, bardzo dużo osób ma wątpliwości co do składu, w sensie wypełniaczy. Natomiast ja nie znalazłam na rynku innego preparatu, który zawiera kwas masłowy. Z kwasem masłowym on musi być, ja Wam pokażę w kapsułkach, wyjaśnię Wam dlaczego. Kwas masłowy ma paskudny zapach. Jak chcecie komuś zrobić psikusa, ale nie powiem Wam, bo to jest okropne. W każdym razie, jeżeli zdarzało się, że ktoś kogoś nie lubił, to potrafił, to wylewał kwas masłowy w jego, na przykład w samochodzie albo w okolicy. Zapach jest zabójczy. W związku z tym ten kwas masłowy, żeby trafił do jelit w niezmienionej postaci, jest w kapsułkach i te kapsułki należy spożywać no, do każdego posiłku, powiedziałabym. Sen probi stres to jest jedna kapsułka, sen probi super formuła to jest 2 do 3 kapsułek do posiłku. Kwas masłowy stosujemy w przypadku tak zwanego nieszczelnego bądź przepuszczalnego jelita. Debutyr jest też zalecany w przypadku wszelkiego rodzaju operacji gastrologicznych.
bardzo przydatny. Nasze bakterie jelitowe produkują kwas masłowy, natomiast jeżeli mamy prawidłową mikrobiotę w naszych jelitach, natomiast przy chorobie Hashimoto trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta mikrobiota na pewno nie jest prawidłowa albo z dużym prawdopodobieństwem nie jest prawidłowa. Dlaczego uzupełniamy te probiotyki? To już wyjaśniam. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele antybiotyków jest w spożywanych przez nas pokarmach. Jeżeli jesteście mięsożercami, no to praktycznie trzeba wziąć pod uwagę, że wędliny, które spożywacie, czy nawet sery, czy nabiał zawiera antybiotyki, które przyjmujemy z pokarmem i te antybiotyki niszczą naszą florę bakteryjną. To samo dotyczy również naszych hormonów, w tym hormonu stresu, czyli kortyzol, noradrenalina, one bardzo negatywnie wpływają na naszą mikrobiotę, plus używki, tak? Czy to będzie nikotyna, czy to będzie alkohol, czy to będą napoje bąbelkowe, czy to będą w zbyt dużej ilości spożywane produkty bogate w cukier. Tutaj nasze bakterie lubią niektóre produkty spożywcze, żywią się nimi. Tutaj też trzeba pamiętać, że probiotyk to są bakterie. Trzeba też pamiętać o tym, czym się odżywiają nasze bakterie, czyli prebiotyki. I tutaj prebiotyki to na przykład, no to błonnik przede wszystkim pokarmowy, ale nie tylko niektóre tłuszcze. I o prebiotykach też już mówiłam wielokrotnie, ale też będę mówiła, jeżeli będziecie mieli takie pytania. To też zalecam. Polecam najlepiej przyjmować zgodnie z ulotką uszczelnia nam jelita. Pamiętajcie, jak kiedyś przeczytałam, że nasze jelita mają powierzchnię połowy dużego boiska piłkarskiego z kosmkami jelitowymi włącznie, czyli gdyby sobie tak te jelita rozłożyć i kosmki jelitowe na płaską powierzchnię, no to co najmniej połowę boiska takiego piłkarskiego, podobno 400 metrów kwadratowych, tak czytałam, powierzchnia jelit, czyli ta powierzchnia wchłaniania substancji odżywczych z jelit ma. Jeżeli mamy prawidłową mikrobiotę, to ten metabolizm nasz jest prawidłowy, bo przypominam, że nasze bakterie jelitowe mają cały szereg enzymów trawiennych, dużo większą ilość niż nasza trzustka. To w kontekście probiotyków i maślanu sodu, czyli tak zwanego kwasu masłowego, czyli jak pani doktor Ewa Stachowska mówi, masełko. Nie mylić z masłem. No zapach tego jest jakby, nawet nie otworzę tej kapsułki, nie przegryzajcie tej kapsułki, nie próbujcie, bo to jest smak i zapach obrzydliwy. To w tym kontekście do tego nawiążę. Probiotyki, no najwięcej prebiotyków jest tak naprawdę w warzywach, owocach i tutaj zachęcam do tego. To jest tak zwana dieta ubogich, jak mówi pani doktor. I ja się z tym zgadzam. Diety bogate w kwasy omega trans, węglowodany, takie trudne do strawienia. Nie mam na myśli niektórych, znaczy błonnik generalnie pokarmowy, ten, który ja polecam, to będzie babka płesznik, którą ja stosuję jako zamiennik jajka do wypieków, to dla wegan, gorąco polecam. Już wypróbowałam w magicznej kuchni, widzicie, że te placuszki z błonnikiem babki płesznik i babki płaskórki, nie, przepraszam, mąkę płaskórkę stosuję, już mi wtyczkę wyciąga tym razem w głowie, babka płesznik i babka, oj, zapomniałam, zdarza mi się czasami, musicie mi to wybaczyć, zdarza mi się czasami, już moja głowa nie jest taka, już nie jest taka, już mój mózg nie pracuje na takich obrotach, że mam taką pamięć, czasami nie pamiętam, czasami zdarza mi się to. Jak mi się odpamięta, to Wam powiem, jaki to jest błonnik. Ale takim doskonałym błonnikiem pokarmowym, który też jest zalecany, to jest siemię lniane. I tutaj zalecam stosować zmielone siemię lniane, świeżo zmielone, żeby te kwasy tłuszczowe się nie uwalniały, nie utleniały. No i przede wszystkim one wtedy mają właściwości, ten probiotyk jest lepiej trawiony przez nasze bakterie jelitowe. Jeżeli przyjmujemy niezmielone siemię lniane, to ono zadziała jak taka miotełka, czyszcząc nasze jelita ze złogów, ale zostanie usunięte to ziarenko w całości, więc w zmielonej postaci jest bardziej wartościowe. To samo dotyczy zresztą nasion kozieradki, którą ja gorąco polecam, szczególnie jeżeli chodzi o poprawę kondycji włosów, skóry, paznokci, ale też
No tutaj jest bardzo szerokie spektrum nasion koziaratki. Chroni śluzówkę żołądka, chroni również śluzówkę jelit. Też gorąco polecam ją jako prebiotyk. No, minusem, jak już wspominałam wielokrotnie, jest jej specyficzny zapach i skóra po spożyciu koziaratki ma i wydzieliny skóry pod szczególnie ma taki specyficzny kozieratkowy zapach, za którym nie każdy przepada. Można go neutralizować. Ja już też opowiadałam o kozieratce wielokrotnie, bo to jest jedno z moich ulubionych, magicznych, powiedziałabym, ziółek, ale właściwie nasionek, które ja stosuję głównie w wypiekach, ale również do, w formie naparu. Zdarzało się, że stosowałam ją po prostu zamiast kawy porannej na przemian z kardamonem, bo jak część z Was wie, kiedyś pomyliłam rano bez okularów, sięgając do żawki, wyjęłam kardamon zamiast kozieratki, zaparzyłam. Tak mi to trochę nie pasowało, bo było to smaczniejsze. Ja kocham kardamon. Poczytałam o właściwościach kardamonu i jak dowiedziałam się, jakie są właściwości kardamonu i naparu z kardamonu, to zaczęłam go stosować zamiennie. To tyle gwoli probiotyków. Drugie pytanie o jod. No, z jodem to jest temat kontrowersyjny. Ja tutaj nie będę wchodziła głęboko w temat stosowania jodu przy chorobie Hashimoto, ponieważ wielu endokrynologów wręcz twierdzi, że wzmaga procesy zapalne. Jod przy chorobie Hashimoto trzeba stosować ostrożnie. Ja powiem Wam, co ja stosuję i jak stosuję. Pierwsze moje takie kroki to była jodika, którą zakupiłam sobie w mojej zielarence przydługiej. Preparat dosyć bezpieczny, można go stosować do napojów. On działa w zasadzie jak suplement diety praktycznie. W tych ilościach, które są zalecane przez producenta, właściwie moim zdaniem nie jesteście w stanie tego preparatu przedawkować. Ja stosuję obecnie dużo większe dawki jodu niż tutaj. Tak naprawdę cała ta butelka to jest taka ilość jodu, którą ja przyjmuję dziennie, ale to ja. Ja po konsultacji z doktorem Kubikiem, którego w ogóle jako holistę gorąco polecam, jeżeli macie jakiekolwiek problemy zdrowotne i chcielibyście się z nim skonsultować, od razu podkreślam, odpłatnie, on jest w stanie na podstawie wyników badań i czasami zdjęć Waszego ciała, bo niestety albo stety, dobry lekarz, nawet jeżeli diagnozuje w formie teleporady, ponieważ dr Kubik jest za granicą, nie mieszka w Polsce, jest polskim lekarzem, moim zdaniem bardzo dobrym, to tutaj zawsze Was będzie prosił na przykład o zdjęcie języka, zdjęcia języka wywalonego albo zdjęcie sylwetki, o różne ciekawe rzeczy Was poprosi, na przykład o zdjęcia paznokci, tępówki oka, sprawdza Wasz stan zdrowia na podstawie badań. Jeżeli nie, lekarz nie jest w stanie przeprowadzić badań fizykalnie, tak zwane badania fizykalne, to powinien przynajmniej widzieć Waszą sylwetkę. Na przykład rozłożenie tkanki tłuszczowej, czy jakość skóry też świadczy o naszym zdrowiu. Jodika ja generalnie mam, stosuję do napojów. Nie stosujcie tego z napojami cytrusowymi, tam gdzie jest witamina C. Witamina C tutaj neutralizuje jodek potasu. Generalnie jod przyjmujemy w formie jodu i jodku potasu, to jest bardzo ważne. To, co ja stosuję teraz, stosowałam wcześniej w formie zakraplania na skórę jodynę. Jodyna, przypominam, to jest alkoholowy roztwór jodu. Ja stosuję w tej chwili płyn Lugola, roztwór wodny. Dlaczego w zasadzie? Bo wszyscy pytają, dlaczego stosuję jod? No przede wszystkim nie tylko tarczyca potrzebuje jodu. Jak mówi Barbara Kazana, za co ją uwielbiam, kobiety to w ogóle, kobiece piersi potrzebują jodu. U wszystkich kobiet, które chorują na nowotwory piersi, stwierdzono niedobory jodu. Nasze piersi potrzebują jodu. Barbara Kazana mówi, im większe piersi, tym więcej jodu potrzeba. Zachęcam do subskrybowania jej kanału i tam znajdziecie informacje o tym, jak stosować jod, jak przygotować samodzielnie sobie płyn Lugola. Ja kupuję płyn Lugola u siebie w aptece, to jest akurat płyn Lugola barwiony. Ja sobie pozwolę go zakropić na skórę, ja sobie go nawet stosuję, jak mam wykwity skórny na buzi, na skórę. Nie stosuję żadnych innych środków na skórę, zresztą o problemach skórnych za chwilę powiem, bo też padły takie pytania. Ja miałam przyjść do ezoteryki, a ja już się rozgadałam o naturoterapii. Betadyna też się do tego nadaje. To jest akurat płyn Lugola barwiony. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak szybko się wchłania. To się robi takie testy na obecność płynu Lugola, jak szybciutko znika ten żółty ślad. Nie wiem, czy on będzie widoczny tutaj, chyba nie będzie widoczny w kamerze. Ten żółty ślad, zależnie od tego, jak się wchłania
ten kolor, to świadczy też o poziomie niedoboru jodu. Takie testy znajdziecie, też opisy tych testów w sieci, ale też znajdziecie w protokołach jodowych, które tutaj, jak będziecie chcieli, podeślę Wam literaturę na ten temat. O protokołach jodowych. Lekarze obecnie bardzo mało wiedzą o jodzie. Mam na myśli młodych lekarzy, którzy się uczą. Doktor Kubik, z którym konsultuję, to ma wiedzę na ten temat potężną i on mnie edukuje. A ja mu dziękuję za to. Możecie kupić płyn Lugola w różnym stężeniu, 1, 2, 5 i 12%. To jest akurat w tym przypadku, żebym nie skłamała Wam, bo nie pamiętam, jaki to jest roztwór Lugola, chyba 1%. Nie, tutaj nawet nie ma informacji, jaki jest procentowy roztwór jodu. Ten koncentrat zawiera, mam na myśli ilość, to się nazywa koncentrat, ale tak naprawdę to nie jest koncentrat moim zdaniem. W tej butelce jest znacznie więcej jodu niż w tym koncentracie. Jodku potasu, trzeba pamiętać, żeby tam był jodek potasu. Tutaj opakowanie zawiera 13, czyli 150 ml, zawiera 13,7 mikrograma jodu. No i zaleca się spożycie określonej ilości kropli, tutaj akurat chyba się zaleca, z tego co pamiętam, 10 kropli na napój, lekko słonawy się robi. To jest płyn Lugola, ale barwiony, możecie też taki niebarwiony znaleźć. Bardzo dobra wiadomość, jak stosujecie na skórę, on się wchłania, nawet jeżeli wybrudzi się odzież czy umywalka, bardzo ładnie się zmywa i spiera, także nie musicie się bać, że gdzieś się coś zaplami tym jodem. Bardzo dobrze się spiera, nie zostawia tych żółtych, brzydkich śladów. Pani Barbara Kazana nawet kiedyś powiedziała, że no tak, nie stosuje się do użytku wewnętrznego. Tutaj też znajdziecie taką informację. Słuchajcie, w przedwojennej literaturze znajdziecie informację, że jodyna, czyli alkoholowy roztwór jodu, stosowało się wewnętrznie. Dzisiaj się mówi tylko zewnętrznie. Bardzo ciekawe. Jodem leczono tyfus. Na przykład, tak? Jod ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze, bakteriostatyczne, wirusostatyczne. Stosując jod, bardzo ważne, żeby właśnie uzupełniać probiotykami mikroflorę jelit, dlatego że może spożycie powodować właśnie też wyczyszczenie, oczyszczenie organizmu z bakterii, no ale w tym również tych dobrych, więc trzeba uzupełnić sobie tą prawidłową mikroflorę jelitową. Oczyszcza też organizm z metali ciężkich. Stosując jod, musimy pamiętać o suplementacji przede wszystkim selenu i innych pierwiastków. Tutaj przydałby się również cynk, miedź. Tak? Także tutaj z jodem, generalnie jod bardzo lubi selen, to trzeba to suplementować równolegle. I ostatnią formą, w jakiej przyjmuję jod, to jest w formie inhalacji. To jest mgiełka solankowa, którą ja sobie, to jest taka duże opakowanie, ją sobie zamawiam w aptece, rozcieńczam 1:1 z wodą i stosuję w formie mgiełki w takim, zakupiłam sobie jakiś czas temu, taki niewielki, jak to się nazywa, nebulizator, nie, nawilżacz powietrza, tak to nazwę, tutaj w środku, tutaj do środka, nie wiem, tutaj mam trochę wody, nie mam. Tutaj nalewa się do środka wodę, jest specjalny filtr, który filtruje, możecie dodać olejek zapachowy. Ja dodaję tutaj olejek lawendowy. Przypominam, lawenda również obniża poziom kortyzolu i ma właściwości uspokajające, podobnie jak lorazepam, a nie daje tych efektów negatywnych działania lorazepamu. Czyli lawenda jako właściwości uspokajające, przeciwdepresyjne. I ta mgiełka solankowa. Co to daje? Oczyszczanie, to mgiełka solankowa oczyszcza nasze płuca. Dlatego warto sobie stosować inhalacje jodowe nie dłużej niż 15-20 minut dziennie. Zachęcam też do korzystania z stężni. No w moim mieście jest stężnia, ale jest tak fatalnie zlokalizowana i ostatnio zanieczyszczona, że niestety uroki i właściwości tej tężni można sobie tylko tam przejść, ale zachęcam też do spacerów wokół tężni. Jeżeli macie w swoim mieście tężnie, to odwiedzajcie je regularnie. Oczyszcza nasze płuca, szczególnie właśnie w sytuacji tej, nazwy to epidemiologicznej, ale nie tylko, tak? Bo jod jest zalecany, jeżeli chodzi o nasz układ oddechowy, również w przypadku alergii. Także jak najbardziej zachęcam do stosowania. Tu jeżeli ktoś ma alergię, to też inhalowanie się. Ja na przykład łączę sobie jod
i łączę sobie to z żywicą kadzidłowca. Kadzidłowiec też zmniejsza, inaczej pomaga w likwidacji dolegliwości związanych z alergiami i astmą. To jak najbardziej kadzidłowca polecam. Zresztą jak ktoś lubi zapach kadzidłowca, no ja uwielbiam zapach kadzidłowca, kadzidlane zapachy, także ja sobie tą żywicę kadzidłowca stosuję razem z inhalacjami jodowymi. To tak w skrócie. Oczywiście nie zachęcam do tego, żeby samodzielnie i bez konsultacji, no właśnie, z lekarzem, tylko pytanie z jakim lekarzem. To musi być konsultacja z lekarzami, którzy wiedzą, czym są protokoły jodowe. Są w Polsce lekarze holiści. Jeżeli macie pytania, to ja poza doktorem Kubikiem mam jeszcze kilku innych lekarzy, których jestem skłonna polecić, którzy stosują metody holistyczne, metody medycyny integracyjnej, czyli łączą medycynę klasyczną, akademicką z medycyną, która jest przez WHO, którego fanem nie jestem. Światowa Organizacja Zdrowia nie jest instytucją dla mnie, która powinna stanowić o naszym zdrowiu. W każdym razie WHO rekomenduje również te naturalne metody leczenia, w tym również medycynę chińską, do czego zachęcam i do czego zresztą za chwilkę nawiążę, jeżeli zdążę, bo no, mamy jeszcze trochę czasu. Ponieważ lato się zbliża i było parę zapytań o olejki, jakie ostatnio stosuję, ponieważ od kilku lat promuję stosowanie olejków zamiast kosmetyków na co dzień. Ja dotąd bardzo lubiłam się opalać, w ostatnich 2 latach opalam się nieco mniej, natomiast jeżeli się opalam, to stosuję, przypominam, do opalania olej kokosowy razem z nawilżeniem skóry, a w przypadku skóry wrażliwej to zalecam szczególnie do buzi olejek z pestek truskawki, z pestek marchewki, z pestek podkreślam. Olejki naturalne, one mają dosyć specyficzny zapach. Nie zachęcam do tych olejków rafinowanych, już perfumowanych. One wprawdzie przyjemnie pachną, ale już tracą te właściwości pielęgnacyjne. Szczególnie te 2 olejki polecam, ponieważ mają właściwości, jeżeli chodzi o filtry SPV, porównywalne z filtrami 50 SPV, więc tutaj bardzo wysokie filtry przeciwsłoneczne, a jednocześnie mają właściwości pielęgnacyjne. Szczególnie olejek z pestek truskawki polecam po opalaniu, jeżeli skóra jest wysuszona, to jak najbardziej. Olejki, które ja ostatnio stosuję regularnie na buzie, to mój ulubiony olejek rycynowy do wszystkiego. On jest bardzo gęsty i on właściwie jest takim olejkiem bazowym do innych olejów. On jest praktycznie bezwonny. To jest olejek nierafinowany. Ja go stosuję na końcówki włosów, czasami przed myciem sobie stosuję go w większej ilości i też ten olejek, w sensie te buteleczki, to u mnie bardzo często się zużywają. Jest niedrogi przede wszystkim. Dosłownie tam parę złotych kosztuje. I ten olejek rycynowy stosuję no, na brwi, bo przy Hashimoto jednak te brwi i rzęsy nam się bardzo mocno przerzedzają. Na skórki paznokci tutaj, jeżeli chodzi o skórki, to nawilżam sobie obłączek. Obłączek, czyli to jest ta część paznokcia wokół płytki paznokciowej, ale można też nałożyć na paznokcie, no i wokół ust. Ponieważ mi się bardzo często robią niestety wykwity tutaj na buzi, w okolicach węzłów chłonnych, szczególnie kiedy stosuję diety oczyszczające, no to ten olejek rycynowy ma też właściwości przeciwbakteryjne i lecznicze, jeżeli chodzi o trądzik. Ja się śmieję, że jestem taką kobietą już po 40, która ciągle ma jakieś problemy hormonalne i związane z wykwitami, no niestety, więc stosuję to dosyć regularnie i właśnie na wykwity skórne stosuję albo jodynę, która jest alkoholowym roztworem, więc mocno wysusza, więc nie polecam, ale już płyn ugola mniej wysusza, ale wysusza, więc po zastosowaniu sobie, po smarowaniu sobie, czy nawet przyłożeniu sobie takiego tamponika z tą żółtą mazią na buzie wieczorem, stosuję sobie właśnie olejek rycynowy, albo mój ulubiony olejek, w którym się zakochałam, olejek z pachnotki. I to jest też olejek, który można stosować na skórę, na włosy i to jest też olejek do skóry z problemami. Bardzo dużo osób, które mają trądzik i łojotokową skórę, boją się stosować olejki na skórę. Słuchajcie, skóra łojotokowa jest bardzo często skórą problematyczną. Zbiera się ten łój w skórze właściwej, ale sama skóra jest nienawilżona i to jest olejek, który jednocześnie nawilża skórę i leczy. Nie bójcie się olejków stosować w przypadku, ja nie wiem, czy widać, ja nie jestem taką
tutaj dziewczyny zawsze tak jakoś wyostrzają, ja się na tym nie znam, nie wiem czy widać, olej z pachnotki, ja go kupuję u mnie w Chorzowie, w mojej zielarence na Długiej, firma Nature Queen, tak się ta firma nazywa, pachnotka, czyli Perilla. Ja sobie ten olej stosuję regularnie. Olejki naturalne, ten olejek ma taki lekko trawiasty zapach, on się bardzo szybko utlenia, nie zostawia tłustego filmu na skórze, więc spokojnie możecie sobie go zastosować na buzie pod makijaż. Dosyć szybko się wchłania. Kiedyś publikowałam filmik na temat olejków, to może 3-4 lata temu, opowiadając o tych olejkach, które są cięższe, które lżejsze, które mają pH zgodne z biofilmem skóry. No ten olejek jest dla mnie bardzo dobry. Powiem Wam szczerze, że bardzo go polecam. Obok olejku z jaskółczego ziela. Też jeżeli chodzi o jaskółcze ziele, polecam olejek. Nie mylcie z tym ekstraktem na kurzajki, bo on jest bardzo silnie żrący, powiedziałabym, w sensie taki drażniący. I wtedy, jeżeli stosujecie ten ekstrakt na kurzajki, który też Wam kiedyś pokazywałam, tym ekstraktem wyleczyłam mojemu dziecku kurzajki ze stóp, gdzie pani doktor dermatolog no, nie dawała rady, próbowaliśmy różnymi metodami, łącznie z wymrażaniem, robiły się krwiaki. Krwiaki są bardzo częstym powikłaniem przy wymrażaniu kurzajek i tym ekstraktem z jaskółczego ziela wyleczyliśmy, a właściwie zlikwidowaliśmy, czyli wyleczyliśmy stopy, zlikwidowaliśmy kurzajki u mojego syna. Jak stosować ten ekstrakt? To samo możecie zrobić z sokiem z liści jaskółczego ziela. Jaskółcze ziele nawet rośnie u mnie za oknem, słuchajcie. Więc ona ma też, to jest w ogóle też kolejne magiczne ziółko, obok kozieradki i obok wrotyczu, które też stosuję regularnie, piję 2-3 razy w tygodniu napar z wrotyczu. I słuchajcie, żyję, wrotycz nie jest trujący, jestem tego żywym przykładem. Ale ja wiele ziół stosuję, których wiele osób się boi stosować. Trzeba tylko wiedzieć, jak stosować, w jaki sposób, jakie ziele, czy suszone, czy świeże, bo to też bardzo ważne, żeby wiedzieć, jakiej obróbce poddać zioła, żeby były prozdrowotne, a nie trujące. Jak mówił Paracelsus, który jest moim mistrzem nie tylko w kontekście kart Paracelsusa, które znacie z ezoteryki, czyli kart geomantycznych, ojciec farmacji moim zdaniem chyba największy udział mający w ziołolecznictwie, mówił, że wszystko jest trucizną i jest lekiem, tylko to zależy od dawki. I tutaj ja się zgadzam z tym absolutnie. I uważam, że warto jest stosować te zioła i ja tutaj zawsze stosuję albo ten ekstrakt, albo sok ze świeżej, z jaskółczego ziela na kurzajkę, ale wcześniej dobrze jest sobie to miejsce wokół kurzajki zabezpieczyć. Ja to wcześniej robiłam albo wazeliną, albo właśnie alantanem. To jest alantan, to jest taka maść, którą ja stosuję na noc do buzi, jest już taka. Alantan maść bardzo dobrze pielęgnuje, to jest głównie lanolina. Ja to stosuję na buźkę zamiast kremów, zdarza się zamiennie. I właśnie takie miejsca przy kurzajce, czy nawet przy takiej zmianie skórnej ropowiczej, na przykład wykwicie skórnym, sobie posmarować i na to dać sobie albo właśnie jod w postaci jodku potasu, w postaci płynu rugola albo jodyny. Albo właśnie jaskółcze ziele, które też właśnie działa na zmiany skórne bardzo ładnie, głównie kurzajki, ale też na kłykciny. Tutaj też zdarzało się, że kilka moich klientek pytało o to. No takim doskonałym ziółkiem, które to leczy, jest siódmaczek leśny, ale jakoś niestety nie trafiłam nigdzie w sklepach zielarskich, ale też nie udało nam się zebrać tego, mam taką zaprzyjaźnioną panią, która zbiera ziółka, ale mówi, nie udało się znaleźć siódmaczka leśnego. Jakby ktoś z Was się interesował ziołami i znalazł, no to dajcie znać, gdzie taki siódmaczek widzieliście, to będziemy wtedy go tam zbierać. Doskonałą metodą na wykwity skórnej, na zmianę, i tutaj moja przyjaciółka Agusia mi kiedyś podpowiedziała, to jest taka papka z cynamonu, ja zaczęłam ją stosować, ale uważajcie, bo może poparzyć. Cynamon ma takie właściwości dosyć parzące. Przekonałam się o tym, kiedy kupiłam kiedyś, ja kocham cynamon w każdej postaci, słuchajcie, ja go dodaję do wszystkiego.
Łącznie z kaczką, którą kiedyś, jak jeszcze jadłam mięso, to robiłam kaczkę z cynamonem. No uwielbiam cynamon, robię peelingi cynamonowe, no i tutaj cynamon, kiedyś dorwałam Himalaj pastę taką bez fluoru z cynamonem i poparzyło mi całą buzię, słuchajcie, od środka, bo ja tak myłam zapamiętale te zęby, delektując się smakiem cynamonu. Okazało się, że miałam poparzoną całą wewnętrzną stronę policzków i języka i teraz już wiem, że jak tą Himalaję się kupuje, to się bardzo króciutko myje zęby. Generalnie pasta jest genialna, natomiast nie należy jej dłużej stosować. Jak stosujecie właśnie sobie na takie wykwity skórne, to też wokół wykwitu sobie posmarować taką wazeliną albo alantanem, albo na przykład cudokremem. Wprawdzie tam trochę chemii jest, ale ten cudokrem, ja go kiedyś nazywałam, też ma właściwości lecznicze. No głównie z uwagi na dużą ilość cynku, ale lepiej kupić maść cynkową niż cudokrem, ale jeżeli macie, no to można zabezpieczyć. I wtedy zrobić papkę cynamonową, po prostu niewielką ilość cynamonu, zalać ciepłą wodą i taką gęstą papką sobie przyłożyć, zrobić taką plamką. Taką plamkę na buzi, taką troszeczkę w kolorze no sraczkowatym, tak to nazwę. Kolejną rzeczą, którą polecam Wam na zmiany skórne, to jest maść ichtiolowa, która jest, ma zapach asfaltu. Jak wiecie, o, spadła mi. Pokażę Wam, jak wygląda na skórze. Bardzo nieatrakcyjnie. Zapach ma też nieatrakcyjny. I tą taką, no taki asfaltowy, powiedziałabym. Muszę to zakręcić, poczekajcie chwileczkę. To takie moje naturalne sposoby. Ach, pękła mi tutaj zakrętka. No to już wiem, co się stało. Widzicie, no tak chciałam się Wam pochwalić ichtiolem i ten ichtiol mi wypadł. Będę musiała jakąś inną zakrętkę tutaj zaraz wykombinować do tego. Nie wzięłam sobie niczego, żeby sobie ten ichtiol z tej ręki zmyć. Jest to gęste. Ta maść ichtiolowa jest na bazie właśnie lanoliny i wazeliny. No i punktowo nanosić na zmiany skórne. Można też sobie stosować, jeżeli ktoś ma problemy z trądzikiem, kupić sobie mydło ichtiolowe do stosowania, tylko od razu uprzedzam, ichtiol bardzo lubi wyciągać wszystko z naszej skóry. Czyli może się zdarzyć, że jeżeli mamy skórę ładną, ale gdzieś w środku znajdowały się jakieś takie w zakamarkach naszej skóry zanieczyszczenia, to ichtiol to wszystko będzie wyciągał. To jest maść, którą mi maść ichtiolową i mydło ichtiolowe poleciła mi moja bardzo, bardzo, bardzo od wielu lat przyjaciółka Małgosia, która miała kiedyś problemy z trądzikiem i poleciła jej to taka starej daty pani dermatolog z Kielc. I no, obrzydliwie pachnie, okropne, ale jest skuteczne. Także może nieprzyjemne, ale skuteczne i nie jest to jakaś tam super mega chemia, która między innymi potem jeszcze nam szkodzi. Także te rzeczy Wam polecam na problemy skórne. Słuchajcie, idę sobie to zmyć i przejdę do tej części bardziej ezoterycznej, bo były pytania dwa albo trzy. Znaczy jedno pytanie było dotyczące bliźniaczych płomieni. Tutaj Stefan, o Tobie pamiętam, Ty już pewnie gdzieś uciekłeś, bo tej naturoterapii było, a chciałam dokończyć, bo prosiłeś o tą prognozę, szczególnie o 31, i zaraz Wam powiem, o co chodzi. I coś jeszcze chciałam, aha, i o matrycy, bo dostałam kiedyś komentarz pod jednym z moich filmików na YouTubie o matrycy, chyba poprawię światło nam, co, bo chyba znikam, czy nie, później zobaczę. A jeszcze mnie widać, trochę ciemno się robi, ja nie mam tej lampy filmowej, tylko sobie pójdę zmyć to i zaraz do Was wracam, ok? Żeby się gdzieś nie otrzeć. Okej, jestem. Słuchajcie, do czego jeszcze chciałam nawiązać? No teraz ta część bardziej psychologiczna i portrety numerologiczne, a to z racji tego, że niedawno zadzwoniła do mnie klientka, akwarentka z takim problemem: Pani Ewo, czy mogłaby Pani zdiagnozować u mnie problem zdrowotny? Ja niechętnie, jak wiecie, diagnozuję ezoterycznie, to znaczy sprawdzam energetykę czakr, mogę zobaczyć, jakie obszary albo jakie skłonności dana osoba ma do różnych dolegliwości.
A jeżeli już to analizuję, to poprzez analizę konfliktów wewnętrznych, czyli patrzę na to z perspektywy totalnej biologii, tak? Czyli szukamy konfliktu. Pani miała problemy bólowe w odcinku lędźwiowym, no tutaj diagnozowała to wielokrotnie, nie ma żadnych problemów neurologicznych, nie ma żadnych problemów, przynajmniej według lekarzy ortopedycznych. Też dopytałam Panią, czy ma jakieś inne dolegliwości w tym odcinku, dlatego że bardzo często tutaj już zgodnie z medycyną chińską za każdy odcinek kręgosłupa i dolegliwości z tym związane, jeżeli chodzi o kręgi, odpowiada jakiś obszar i część ciała. No i tutaj dla przykładu ja miałam problemy z tym odcinkiem szyjnym kręgosłupa, te kręgi C6, C7 chyba z tego co pamiętam, to już moja Jasia, fizjoterapeutka, klientka mi kiedyś zdiagnozowała, miałam taki problem, jeszcze nie stosowałam słuchawki w uchu, to też Wam powiem, jeszcze starą słuchawkę, miałam wtedy stare telefony, więc jak rozmawiałam z klientami, to bardzo często trzymałam sobie, no nie takie ciężkie iPhone'owe, czy inne płaskie, jeszcze wtedy były telefony mniejsze, ja sobie tak zwykle rozmawiałam z klientkami. No i okazywało się po jakimś czasie, że mam drętwienie ręki od łokcia. Myślałam, że to jest tutaj łokieć tenisisty, albo że gdzieś tam opierałam się często i drętwienie tych palców tutaj. No i moja Jasia, cudowna klientka, pozdrawiam Pani Jasiu, powiedziała, no a może to jest jednak kręgosłup szyjny i rzeczywiście okazało się, że poprzez no, nieprawidłowe słuchanie, no to nie jest fizjologiczna postawa i ułożenie kręgosłupa w odcinku szyjnym spowodowałam u siebie te dolegliwości i rzeczywiście po pójściu do neurologa i fizjoterapeuty, po konsultacji, po wprowadzeniu pewnych ćwiczeń i po właśnie zakupie słuchawki na ucho, dlatego teraz noszę słuchawkę, kochani, te dolegliwości minęły. Także tutaj no, Pani stwierdziła, że nie ma tych dolegliwości związanych z tym odcinkiem lędźwiowym, czyli w tym przypadku za ten odcinek odpowiadają jelita, jelito grube, jelito cienkie, odbyt, ale też kobiece narządy u kobiet, u mężczyzn będą to męskie narządy płciowe i gruczoły wydzielania wewnętrznego męskie. I tutaj Pani stwierdziła, że no, przebadała się na wskrość, chodzi do fizjoterapeuty, pływa, ćwiczy, ale problem nadal jest. No więc zaczęłyśmy analizować konflikt, używając również portretu numerologicznego, czyli jakie jest źródło konfliktu. Doszłyśmy do tego źródła konfliktu. Ja oczywiście nie będę zdradzać szczegółów, bo nie chciałabym wchodzić w szczegóły, ale generalnie ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa odpowiada za lęki związane z poczuciem bezpieczeństwa ekonomicznego, finansowego. No Pani powiedziała, że ma, że czuje się bezpieczna w pewnym sensie, ale potem doszłyśmy po nitce do kłębka, że nie zupełnie, ale również poczuciem winy za nieuzasadnione w jej rozumieniu wydatki, albo że czuje, że nie zasłużyła na to, co posiada. No w tym przypadku okazało się, że Pani się boi o to, co posiada, czyli boi się, że to utraci, czyli może nie tyle lęk o byt jako taki, że sobie nie zaspokoi, tylko że utraci coś. No i kiedy doszłyśmy po nitce do kłębka, analizując schematy, no i tutaj już do tego się przydaje portret numerologiczny, no i wgląd, czyli praca ze schematami. Tutaj już nawiązuje do pracy z wewnętrznym dzieckiem, do pracy z matczyną raną, co nie jest procesem łatwym, ale w tym konkretnym przypadku w rozmowie udało nam się dojść do źródła problemu. Tam szczegółowo chodziło o to, że Pani się boi utraty domu, mieszkania jako źródła swojego poczucia bezpieczeństwa. No i tutaj musiałyśmy sobie jasno powiedzieć, że ten brak poczucia bezpieczeństwa wynikał z tego, że no nie było ojca, a to pamiętajcie, albo przypominam, że w relacjach rodzic-dziecko matka jest naszym wzorcem miłości w związkach, a ojciec daje nam ten wzorzec bezpieczeństwa. Jeżeli sobie nie jesteśmy w stanie zapewnić jako ludzie poczucia bezpieczeństwa, to bardzo często wynika z braków, z deficytów związanych z naszym dzieciństwem, z dzieciństwem po linii ojca, czyli nie było ojca, który nam to pierwotne poczucie bezpieczeństwa miał jako głowa rodziny, opoka zapewniać. Więc tutaj sobie znalazłyśmy to źródło, jeszcze w paru innych miejscach, chociażby w tym, że ona była wychowywana przez babcię, czyli nie miała swojego domu i ciągle poszukiwała tego swojego domu. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne dwie rzeczy poruszyłyśmy w tych kwestiach, które są też dla Was moim zdaniem istotne, że jako ludzie dorośli nie możemy być porzuceni. To jest nasz deficyt dzieciństwa, więc lęk przed porzuceniem, czyli osobowość zależna, która
wchodzi w relację z lękiem przed porzuceniem, ma nieprzepracowany schemat dzieciństwa, czyli boi się być porzucona i wynika to z tego, że w dzieciństwie po prostu nie miała odpowiedniej opieki, że być może czuła się porzucona, no w tym przypadku wychowywana przez babcię z przyczyn właśnie ekonomicznych, tak? Bo mama pracowała dużo. To był ten aspekt, a ojca nie było, tak? To była dziewczynka wychowana bez ojca, już nie wchodząc w szczegóły dlaczego. No i też bardzo ważne, że ta macica jest naszym pierwotnym domem. Jeżeli mamy traumę związane z bliskością z matką na tym etapie płodowym, na przykład matka nie akceptowała ciąży, albo bała się stracić ciążę, albo to była ciąża niechciana, albo nieplanowana i pojawiały się jakiekolwiek dylematy, czy schematy, czy lęki w uczuciach matki w stosunku do dziecka w życiu okołopłodowym albo do trzeciego roku życia, to w sposób nieuświadomiony będziemy to przekładać dalej na relacje partnerskie albo na nasze decyzje życiowe, bo to też warunkuje nasze chociażby decyzje dotyczące zamieszkania, że nagle mamy ogromny imperatyw do tego, żeby mieć, posiadać dom, bo mamy takie poczucie, że jak będziemy mieć dom, to będziemy się czuć bezpieczni. No nic bardziej mylnego, bo posiadając dom będziemy mieć, tak jak ta pani, lęk przed jego utratą. A musimy się niestety liczyć z tym, że w naszym życiu nic nie jest nam dane na zawsze i może być też tak, że ten dom utracimy. I to jest ta kwestia pogodzenia się z tymi schematami, z tymi mechanizmami i zaakceptowania tego, że dom jest tam, gdzie my jesteśmy, bo my jesteśmy swoim domem. To jest trudna rzecz do zaakceptowania, do zrozumienia, ale właśnie temu służy między innymi taka analiza. Czyli wracając do tego, czym ja się zajmuję zawodowo i wracając też do tego pytania, dlaczego ja tak rzadko ostatnio sięgam po karty Tarota, ano właśnie dlatego, że te karty są dla mnie narzędziem bardziej diagnostycznym i weryfikacyjnym, a nie prognostycznym. Ja już na poziomie mojej pracy z tej dłuższej perspektywy zmieniłam też schemat, ponieważ wchodząc na inny poziom świadomości, inny, nie powiem lepszy czy gorszy, tylko inny poziom świadomości, pracuję już z innego poziomu z moimi kwerentami. Bardziej na poziomie rozwiązywania ich problemów, a nie prognozowania, co ich czeka, co im los przyniesie. Czyli już staram się nie pracować i nie czuję już takiej, nie umiem już powiem, znaczy mogłabym, ale mam takie poczucie, że lepiej mi się pracuje i więcej to daję klientom, kiedy rozmawiamy o tym poziomie kreacji, niż o tym poziomie, co mnie czeka, co mi los przyniesie. Tak odnoszę do pierwszego i drugiego poziomu świadomości według typologii Hawkinsa, a według Gunn będzie to poziom satwiczny albo rajas, tak? No bo na poziomie tym najniższym jest najtrudniej rozmawiać, bo to jest taki poziom, kiedy ludzie nie chcą mieć wpływu, jakby mają postawę bardzo roszczeniową, bardzo często agresywną w sensie albo złości na los, albo żalu, albo wejścia w pozycję ofiary, albo w pozycję roszczeniową i z tego poziomu bardzo trudno się rozmawia z klientami, dlatego że ci klienci, jeżeli słyszą prognozę nie po ich myśli, no to wtedy najczęściej są niezadowoleni i niejednokrotnie również się obrywa osobie prognozującej, tak? Czyli wróżce, wróżbicie, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. Rozmawiałam dzisiaj z moją koleżanką, bardzo bliską wróżką Mileną Goldą, a propos argumentu, w którym ktoś stwierdził w niedawnym czasie, że jako zarzut jej postawił, że ona jako wróżka wysyła do psychiatry czy do psychologa. Kochani, ja też to robię. To, że mam wiedzę z zakresu psychologii, to, że jestem coachem zawodowym, nie oznacza, że ja z każdym problemem z poziomu psychologicznego jestem w stanie się zmierzyć. Nie jestem psychiatrą klinicznym. Zasób wiedzy psychologicznej, który posiadam, nie jest na tyle duży, żebym mogła pracować z niektórymi przypadkami. Uważam, że jest to najbardziej racjonalne i jak najbardziej etyczne, żeby takie osoby kierować. Tym bardziej, że ja nie ukrywam i bardzo często powtarzam, że sama korzystam z porad psychologa, przed czym się kiedyś bardzo mocno wzbraniałam i również korzystałam z pomocy psychiatrycznej. I sama, będąc po jednej i po drugiej stronie, czyli po stronie telefonu zaufania jako odbierająca osoba, ale również sama zdarzałam się, że korzystałam w sytuacji kryzysu psychicznego z telefonu zaufania, do czego gorąco Was zachęcam, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, kiedy nie macie z kim porozmawiać, a potrzebujecie. Po to te osoby na tej linii są. Po to ja uczestniczyłam w projekcie EXIN, żeby pomagać Wam w tym zakresie.
Po to nagrywałam wam pep talki, żebyście zobaczyli, jak sama przechodziłam proces terapeutyczny, żebyście zobaczyli, że to nie jest nic złego, to jest naturalne. Bardzo wiele osób taki proces przechodzi. Praktycznie każda osoba, która chce wyjść z kryzysu psychicznego albo jest w trudnej sytuacji emocjonalnej, to dla niej wielkie brawa za odwagę, bo jest to osoba świadoma i dojrzała, bo o zdrowie psychiczne należy tak samo dobrze dbać jakościowo jak o zdrowie fizyczne, a w zasadzie nie wiem, czy nie bardziej, dlatego że tak jak powiedziałam, z tego poziomu emocjonalnego bardzo silny stres psychiczny u mnie przewlekła tak naprawdę w moim przypadku nerwica lękowa, która była podyktowana bardzo trudną sytuacją egzystencjalną. Ja też już Wam kiedyś o tym opowiadałam, że to, co dzisiaj w obecnych czasach przeżywają przedsiębiorcy w dobie kryzysu związanego z pandemią, lockdownami, ja przeżywałam w 2009, 2010, 2011 roku i później w związku z kryzysem, który dotykał rynki finansowe i dotknął też mojej firmy, ponieważ kiedy kryzys dotknął rynki finansowe, ja się postanowiłam przebranżowić. Ale kryzys dotarł jeszcze głębiej i ja straciłam firmę i popadłam w bardzo duże problemy finansowe i byłam pod ścianą i nie wiedziałam, jak sobie poradzić. I te długotrwałe lęki, stres, lęk egzystencjalny doprowadził moje nadnercza do ruiny, czyli właśnie ten kortyzol nieustannie pracujący. Ja wtedy sięgnęłam po pomoc lekarza psychiatry. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że moim problemem jest nerwica lękowa, myśleliśmy, że to jest depresja. I gdybym ja z tą wiedzą dzisiejszą była tam wtedy, to już bym wiedziała, jak sobie poradzić, tak? Wtedy bym przyjmowała właśnie probiotyki, stosowałabym lawendę, stosowałabym wysokie dawki niacyny, o czym opowiadałam wielokrotnie. Miałabym już te narzędzia, które zdobyłam na warsztatach EXIN, czyli ekspert przez doświadczenie, czyli warsztaty asystentów procesu zdrowienia w kryzysie psychicznym, czyli osób, które wspierają osoby w kryzysie psychicznym. I gdybym ja miała tą wiedzę i dysponowała tą wiedzą, którą dzisiaj dysponuję, to pewnie poradziłabym sobie od razu i nie miałabym dzisiaj problemów z tarczycą, bo ta tarczyca została potraktowana już tymi hormonami, tymi zmianami, ten mój metabolizm, ten przewlekły stres przełożył się bezpośrednio na somatykę, czyli na dolegliwości fizyczne. W związku z tym to nasze zdrowie psychiczne, to, że teraz ludzie żyją w permanentnym lęku, podgrzewanym, tak, przez media, podgrzewanym przez rządzących. Ja już pomijam kwestię, czemu to ma służyć, bo znacie moje zdanie, jeżeli mnie obserwujecie i wiecie, albo większość z Was wie, jakie jest moje stanowisko, ja go nie ukrywam, ale nie, obiecam sobie, że nie będę poruszać tych tematów. W związku z tym pomyślałam sobie, że moim zadaniem jest pomóc Wam radzić sobie z przewlekłym lękiem, z przewlekłym stresem, żeby odbudować swój układ odpornościowy, na tyle wzmocnić go, żeby móc radzić sobie z każdą infekcją. I radzić sobie również z sytuacjami trudnymi, ponieważ ja też z nimi sobie na co dzień radzę raz lepiej, raz gorzej. To nie jest tak, że ja mam receptę na wszystko. Ja też jestem w różnych procesach transformacyjnych. Procesy wychodzenia ze schematów z dzieciństwa to nie jest kwestia tygodnia, dwóch, miesiąca czy roku terapii. Ja, jak sobie policzyłam, to już będzie blisko 3 lata, kiedy ja w tych procesach funkcjonuję świadomie. Kiedy ja bardzo głęboko sobie wgląd w siebie robię. No i świadomość tych mechanizmów jest niewystarczająca. Tutaj trzeba cały czas siebie pilnować, pilnować swoich nawyków, ciągnąć siebie czasami jak swój własny dorosły rodzic, tak ja Wam opowiadałam, jak jako dorosły rodzic wyprowadzałam siebie na pływalnię na przykład, tak, albo jako dorosły rodzic zaprowadziłam siebie, a nawet nie, bo zawdzięczam to Agnieszce Zawadzie, bo tak naprawdę to ona mnie zaprowadziła pierwszy, znaczy powiedziała mi tak, ja mam taką świetną panią psychiatrę, którą Ci polecam, ja Cię zaprowadzę do niej, umówiła mnie na konsultację, a wcześniej do tej samej lekarz psychiatry mnie umówiła na warsztat, także moja lekarz psychiatra jest jednocześnie moim mentorem i nauczycielem, ale też miałam szczęście, bo trafiłam na świetnego psychiatrę holistycznego i nie bójcie się lekarzy psychiatrów, ja akurat tutaj polecam, to jest akurat pani doktor Ewa Rudzka-Jasińska, gorąco polecam, świetny lekarz psychiatra, ale też lekarz internista, holistyczny lekarz, który podchodzi do pacjenta jak do człowieka, a nie jak do przypadku medycznego. Ja dzięki tej kobiecie mam ogromną wiedzę. Mogę powiedzieć, że dzięki niej zaczęłam poznawać siebie na nowo. No i wiem, że mogę w każdej chwili liczyć na nią. Poza tym ja dzięki tym warsztatom poznałam cudownych ludzi, którzy do dzisiaj mnie wspierają.
i mamy dobry kontakt ze sobą i to jest fantastyczne. Także moim zdaniem nie trzeba się tego bać. No i teraz już ostatnie pytanie tutaj do Ciebie, Stefan, nawiążę, bo pytałeś o to, już rozwinę ten temat, bo w życiu osób już odpowiedziałam. Chodziło o problem właśnie związany z depresją, wynikającą z trudności, które się pojawiają. No i teraz odpowiedź ezoteryczna na to pytanie. Tutaj już analizowaliśmy datę urodzenia, nie będę jej przytaczać. Chodzi o to, że Stefan znajduje się w okresach pustki, w miesiącach pustki, ale też w czwartym roku numerologicznym w podliczbie 13 z podliczby 31. I tak jak on zauważył, jego trudności pojawiły się już mniej więcej w okresie luty, może troszeczkę wcześniej. No, rok numerologiczny, który wszedł czwórki z trzynastki, był w 2020 roku we wrześniu. W związku z tym już od tego czasu mogły się pojawiać trudności, czyli czwóreczka z trzynastki przynosi nam przeszkody. Ja bardzo często mówię osobom, które są w roku numerologicznym czwórkowym w podliczbie 13, że ta liczba przynosi nam trudności, z którymi mamy się zmierzyć. To jest taki troszeczkę dla nas test wytrzymałości, wytrwałości i lekcja i taki trening uczenia sobie z przeciwnościami. W związku z tym bardzo często podkreślam, że mimo przeszkód w tym roku, ja wyznaję zasadę WWEI, bardzo mi odpowiada ta zasada WWEI. Ja jakby tą taoistyczną zasadę radzenia sobie z kryzysami odkryłam właśnie przy okazji studiowania numerologii chińskiej i okresów pustki. Bardzo często zarówno w astrologii chińskiej, jak i w odniesieniu do tradycji japońskiej mówi się wuwei ki albo wuwei chi, poddaj się losowi, nie trać energii, czyli płyń z energią natury stworzenia. Czyli jeżeli pojawiają się trudności tutaj, to akurat w czwóreczce to są takie lekcje dla nas hartujące i uczące nas tego, że trzeba podjąć troszeczkę większy wysiłek i ten plon przyjdzie, ale w nieco późniejszym terminie. I tutaj jeszcze u Stefana, nie u każdego w danym okresie się pojawia, ta liczba jest 31. 31 daje nam też kilka informacji o nas. Ja przypominam, że numerologia to nie jest tak, że liczby nam. Te liczby charakteryzują nas, czyli to nie jest tak, że ta liczba nas zmusza do czegoś, nie. Ta liczba nas opisuje i tak naprawdę to wy jesteśmy tą liczbą. To jest tak jak ta matryca, która w filmie Matrix się pokazuje, te zielone liczby czy cyfry przelatują przez ten ekran, to jest tak, jakby te liczby były, jakbyśmy my byli tymi liczbami, tak to powiem metaforycznie, i my się składamy, i te liczby nam o czymś mówią. W tym przypadku ta liczba 31 mówi nam o tych pozytywnych rzeczach. To przypomnę dla osób, które numerologii się uczą, a dla tych, które nie wiedzą, liczba 31 nam mówi o naszym portrecie numerologicznym albo w okresie, w którym się znajdujemy. Mówi nam o kilku rzeczach. Raz, że to jest lekcja. Uczymy się. 31 jest liczbą nauki, edukacji, łatwo przyswajalnej też wiedzy. 31 nam mówi też o umiejętności uczenia się, czyli to jest taki dobry czas, łatwiej przyswajamy te informacje, łatwiej wchłaniamy te informacje, uczymy się. Ona też, jeżeli mamy ją w portretach, mówi nam o dobrej pamięci, stąd moja dobra pamięć, stąd dlatego też mówię o tej 31, bo ja mam ją w portrecie, ale też ta 31 mówi nam o negatywnych naszych zachowaniach i też niestety ja mam tę cechę i tutaj też się to zdarza osobom, które mają w portrecie, ale akurat w przypadku Stefana nie jest to liczba, która charakteryzuje jego, tylko okoliczności, ponieważ kiedy mówimy o roku numerologicznym, to wtedy ta liczba charakteryzuje okoliczności i te okoliczności mówią o tym, że Stefan może mieć taką postawę poddawania się przed finiszem. Czyli nie doprowadzania spraw do końca, bo już jest tak zrezygnowany, tak zmęczony, tak przytłoczony tymi przeciwnościami, że zwyczajnie mógłby zrezygnować, kiedy go dzieli już do finału praktycznie, czy do mety dosłownie kilka kroków. No w tym przypadku jest to rzeczywiście kilka kroków, bo przypominam, że nowy rok numerologiczny rozpoczynamy w tym roku chyba 6 września, z tego co dobrze pamiętam, czyli do 6 września jeszcze te trudności mogą być w życiu Stefana. I to jest to, co czasami cytuję, że to jest jak w tych rysunkach czy memach, kiedy ktoś uderza kilofem o skałę, szukając diamentów, jest pokazany taki przekrój tej skały i tutaj już praktycznie blisko są te diamenty, ale on się już wycofuje, nie uderza jeszcze, to jedno uderzenie już by trafił na ten diament, ale już jest tak zmęczony, już się poddaje, mówi, nie, już tyle się nakopałem, że już sobie dam spokój. I rezygnuje, mając już praktycznie na wyciągnięcie ręki ten diament. Dlatego tutaj w tej 31 się nie poddajemy i
pracujemy do końca, mimo tego, że to są czasami krew, pot i łzy, to jest system Matrixa, bo jak wychodzimy już poza system Matrixa, czyli wychodzimy na ten poziom świadomości czwarty, to kreujemy, to wtedy już nie idziemy tym systemem, ale to już jest ten wyższy poziom świadomości, kiedy my już możemy powiedzieć nie, dla mnie już nie ma tego systemu, ta numerologia już wtedy nie istnieje i to będzie już kolejna odpowiedź, ale to do tego nawiążę za chwilkę, ale teraz rozmawiam o portretach, czyli o tej charakterystyce naszych okresów numerologicznych, czyli o naszym programie, czyli o schematach. Czyli jesteśmy w tym schemacie czwórkowym, czyli w schemacie pracy i musimy doprowadzić sprawy do końca, czyli uderzyć tym kilofem w ten ostatni raz i doprowadzić sprawy do końca. No i ta 31 właśnie o tym mówi, żeby doprowadzać sprawy do końca, żeby się nie poddawać mimo przeszkód i to jest też liczba, która mówi, że trzeba być systematycznym i konsekwentnym. I nie poddawać się. To jest czwórka, bo za chwilę będzie już Stefan w piątce, piątka troszeczkę inaczej. Piątka już nam, piątka mówi o innych schematach, piątka mówi odpuść, jeżeli są przeszkody. To znaczy, że tobie nie służy taka sytuacja. Więc w piątce odwrotnie niż do czwórki przyjmujemy inną postawę. Czyli tu też bardzo ważne, że kiedy omawiamy portrety numerologiczne, mówimy o różnych zachowaniach w różnej czasoprzestrzeni i okolicznościach. Czyli w tych okolicznościach przyrody, w czwórce z trzynastki, Stefan ma mimo przeszkód działać, bo jeżeli odpuści, to wszelkie zaniedbania i zaniechania w czwórce odbiją się potem w ósemce, czyli w okresie plonów, czyli za 4 lata. Natomiast jeżeli on się nie podda, to efekty odczuje tylko w nieco późniejszym terminie, czyli nie ma tych owoców od razu, te owoce będą nieco później. I tym ma się Stefan nie zrażać. Także trzymam kciuki Stefanie. Piątka będzie dla Ciebie dużo lżejsza, zresztą już to wiesz. Ja tylko tutaj chciałam naświetlić ten problem tej 31, bo to jest bardzo istotne. To jest właśnie ta zasada WWEI, czyli dostosuj się do okoliczności. No i teraz nawiążę do takiego pytania, które padło pod jednym z moich filmów na YouTubie, taki niedawny komentarz, ja obiecałam na niego odpowiedzieć, ale ostatnio nie zdążyłam, dotyczący kształtowania siebie poprzez zmianę imienia, nazwiska numerologicznie. To znaczy tak, kiedyś rzeczywiście tak robiłam i zdarzało się, że nawet bardzo wielu przedsiębiorców kontaktowało się ze mną na przykład w celu ustalenia nazwy firmy albo na przykład zawarcia jakiejś umowy. Oczywiście możecie to robić, jeżeli chcecie iść schematem Matrixa. Proszę bardzo, to są programy. Natomiast ja teraz narzędzia ezoteryczne w postaci tarota, czy numerologii, czy astrologii traktuję jako narzędzia rozszyfrowania Matrixa, po to, żeby nie postępować zgodnie z jego regułami. Czyli samemu sobie pisać scenariusze. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, bo to się nazywa wolność. Czyli ja już nie idę z zasadą, co mi los przyniesie, nie idę z zasadą, co jest mi pisane, albo co moja dusza wybrała, co zakontraktowała sobie przed wcieleniem, idąc teoriami wcielania się dusz i tego, po co ta dusza tutaj się wcieliła, tylko zakładając, że możecie teraz sobie powiedzieć, ja już nie chcę iść z tym schematem. Ja rozumiem, że ja się urodziłam tu po to, żeby cierpieć na przykład, albo ja się urodziłam, ale ja chcę inaczej, ja czuję inaczej. Moja dusza jednak co innego mi w duszy gra. Ja nie chcę się bawić już w ten Matrix. Ja nie chcę się już bawić, ja nie chcę, żeby w tej grze pod tytułem The Sim ktoś sterował mną i mówił mi, co ja mam zjeść na śniadanie, jakim mam autem jeździć, to ja chcę o tym decydować, tak? Albo no, chcę przebić ten szklany sufit, jak to niektórzy mówią, tak? Czyli te swoje wewnętrzne ograniczenia. Sama to próbuję. Powiem Wam szczerze, że to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, szczególnie kiedy ja na przykład jestem czwóreczką numerologiczną z urodzenia. To tak też mówię jak moi klienci. Jestem czwóreczką, no nie jesteś czwóreczką, ta czwóreczka Ciebie charakteryzuje. Ale zobaczcie, jak my bardzo często się określamy poprzez te schematy. I bardzo jest trudno wyjść właśnie z tego sposobu myślenia o sobie, tak? No skoro ja jestem taką czwórką, na przykład pod liczbie 13, to ja muszę cały czas się z tym mierzyć. No nie musisz. Tylko teraz musisz wykonać pewną pracę, no to już musisz zrobić, znaczy musisz. Pytanie, czy chcesz? No jeżeli chcesz, no to wtedy wykonujesz tę pracę. Także tutaj troszeczkę wytłumaczenia się, dlaczego jak dzwonią do mnie klienci, mówią, a czy może Pani te karty rozłożyć? Albo co Pani karty powiedzą? A ja proszę o datę urodzenia, ale ja nie chcę numerologii, nie chcę. Ale ja potrzebuję tej numerologii, żeby przede wszystkim zobaczyć, z kim rozmawiam, żeby zobaczyć, czy ta osoba jest gotowa na przyjęcie, czy na wejście na wyższy level, czy z tą osobą mam rozmawiać zgodnie z jej wyborem, z jej potrzebą, czyli rozłożyć karty i powiedzieć jej, co ją czeka. Ja wolę pracować na tym poziomie
pomagania ludziom, sama przeszłam przez te etapy. Słuchajcie, ja byłam kiedyś osobą, która bardzo była, no, nazwę to uzależniona od kart, w sensie sięgałam po karty, żeby rozwikłać swoje różne problemy życiowe i podobnie jak moi kwerenci funkcjonowałam, dlatego też mnie nie jest łatwo oszukać, wręcz nie da się, bo ja widzę i czuję i po prostu wiem, to nawet nie jest kwestia czucia, bo, znaczy wiem w sensie, bo to wynika z czakry serca, ja już to czuję, kiedy klient kwestionuje, że neguje, że wie, co tak naprawdę jest, co jest, ale tego nie akceptuje, wypiera. Chciałby usłyszeć coś, co jest miłe jego uchu, a tu niestety nie jest tak. Bo ja sama tak miałam, że zaprzeczałam tej rzeczywistości, a ta rzeczywistość wychodziła z każdej strony i mi mówiła, no nie, kobieto, no nie możesz tak funkcjonować, żyć w iluzji. A ja tak chciałam żyć w iluzji, zdając się na to, że może ten los się do mnie uśmiechnie. No ten los się uśmiecha, tak jak ja się do losu uśmiecham. I to jest, już tak kończąc, ta anegdota o tym, że jak chcemy, żeby się uśmiechnęło do nas lustro, to musimy się uśmiechnąć do lustra, czyli ta zasada hologramu. Czyli jak ja się uśmiechnę do lustra, to się lustro uśmiechnie. Jak będę płakać do lustra, to lustro do mnie zapłacze. To jest ten los, tak? Także to nie los się do mnie uśmiecha, tylko ja do losu. To jest mi bliższe dzisiaj. Oczywiście ja się nie zawsze uśmiecham. Ojejku, to moi najbliżsi wiedzą, jak czasami jest mi niełatwo. Ja niedawno usłyszałam, że ty jesteś taka poukładana duchowo. To ludzie, którzy mnie znają, to wiedzą, jak jestem poukładana. Ja może mam poukładane w szafkach, jestem taka porządnicka, tak? Lubię mieć wszystko poukładane, ale w mojej głowie sobie zaczęłam układać całkiem niedawno tak naprawdę, a w moim sercu to w ogóle jeszcze całkiem niedawno z tej perspektywy całej mojej pracy ezoterycznej. A ja powinna być taka mądra i świadoma. No to ja się cały czas tego uczę. I razem ze mną dojrzewają moi kwerenci. To jest też fajne, że ja obserwuję moich kwerentów, jak dojrzewają razem ze mną ci stali kwerenci, którzy tam od czasu do czasu sięgają po moje porady, ale też nie pozwalam sobie na to, żeby ktoś mi narzucał, jakimi narzędziami mam się posługiwać w pracy. Jeżeli komuś nie odpowiada mój system pracy, to jest bardzo wiele osób, które pracują w sektorze, nazwę to, usług ezoterycznych, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, które spełnią oczekiwania tej osoby. Czy ta prognoza spełni oczekiwania tej osoby, to już jest inna kwestia. Natomiast jeżeli ktoś chce usłyszeć to, co chce usłyszeć, to pewnie usłyszy. Ja od niedawna pytam moje klientki na początku, szczególnie te nowe klientki, bo stałe klientki to wiedzą, jak ja z nimi rozmawiam bardzo bezpośrednio i czasami nie jest to łatwa rozmowa, bo zdarza mi się być dosyć stanowcza w tych rozmowach, a czasami bardziej miękka, no to też zależy od kondycji psychofizycznej mojej i kwerenta, ale teraz zadaję pytanie zawsze, jak dzwoni do mnie kwerent. Czy pani chce pomocy, porady, czy się pożalić? Bo to są trzy różne rzeczy. Jeżeli szukasz pomocy, to o nią należy poprosić. Jeżeli szukasz porady, to ja dam poradę, natomiast bardzo dużo osób chce po prostu się pożalić. Jest jeszcze czwarta opcja, czy pani chce, żebym bajkę zaczęła pisać, tak? Czyli spełniła oczekiwania kwerenta i powiedziała to, co kwerent chce usłyszeć. No to ja wtedy zapytam, a co by pani chciała usłyszeć, ja to pani powiem, ale nie obiecam, że tak się stanie. Czasami jest tak, że faktycznie prognoza jest po myśli kwerenta, ale najczęściej tak nie jest, bo wymaga to pewnego wysiłku. Także wspólnie z kwerentami i co jeszcze więcej Wam powiem, że kwerenci są dla mnie też moim odbiciem, więc bardzo często, kiedy dzwoni do mnie kwerent z problemem, to niejednokrotnie widzę siebie w lustrze. To też tak jest, że podobne przyciąga podobne i ja wtedy mówię, o, dzwoni moja lekcja. To jest bardzo cenne. Także ja z pracy z kwerentami, z Wami, kochani, nie tylko mam taką korzyść w postaci materii, ale też samoświadomości i w drugą stronę, tak? Kwerenci też czasami dostają ode mnie coś więcej. Mam taką przynajmniej nadzieję, ale chyba tak jest, skoro do mnie wracacie. Kochani, jeżeli pytacie, jak się ze mną skontaktować, ja przypominam, że ja nie udzielam bezpłatnych porad ezoterycznych, chyba że sama zdecyduję, jeżeli są takie pytania w grupach, to wtedy ja sama wybieram kwerenta. Proszę, nie proście o to. To jest moja praca, mój chleb i masło. Więc nie apelujcie do mojego daru. Każdy ma dar, każdy ma swój talent, szczególnie jeżeli chodzi o pracę. Druga kwestia, macie do mnie możliwość kontaktu w dwóch formułach, magiczne wrota i konsultacja prywatna. Konsultacje prywatne, no magiczne wrota, no to wiecie, telefon 0700, to macie dwie opcje, albo logowanie przez system, albo bezpośrednio telefon na 0700, numery znacie.
SMS-ami odpowiadam tylko na zapytania dotyczące okresów pustki albo takie proste pytania, czy to jest dobry czas na tak lub nie. Także SMS-em nie da się odpowiedzieć na całą długą historię zapytania. Przypominam, że nie preferuję pytań na zasadzie mam tylko jedno pytanie, bo ja ponad 10 lat pracuję w tej branży i nie ma czegoś takiego jak jedno pytanie do wróżki. Nie ma, bo to jest 1000 pytań do, to jest jakieś jedno zagadnienie. Umawiamy się na konsultację. Najbardziej optymalna jest godzina i moi stali kwerenci wiedzą, że wcześniej ja proszę o datę urodzenia, już przygotowuję portrety i nie ma tego w trakcie na magicznych tak, no bo najczęściej to jest tak, że dzwonicie i ja nie przygotowuję tego wcześniej, tylko przygotowuję to na bieżąco, czyli sprawdzam numerologicznie, ale kiedy umawiam się prywatnie, to już sobie wcześniej robię analizę, czy to jest analiza partnerska, czy analiza osobista pod kątem problemu i wtedy już omawiamy tylko problem, więc ja już nie tracę tego czasu na w konsultacji, jesteśmy tylko do omawiania tych szczegółów i wtedy możecie zadawać pytania, możecie te rozmowy nagrywać, ja nawet zachęcam do tego, a nawet namawiam do tego, tak jak ja rzadko namawiam do nagrywania. Dlaczego? Dlatego, że jak odsłuchujecie, to potem czasami na bieżąco coś usłyszymy nie tak, albo nawet jak robimy notatki, to jest przefiltrowane przez nasz umysł, właśnie przez ten mózg, który warunkuje. Czasami coś źle zinterpretujemy, albo inaczej niż było moją intencją, albo usłyszymy coś po swojemu. Taki przykład Wam powiem. Ja bardzo często, kiedy kładę karty kwerentom, używam nazw tych kart, ponieważ ja pamiętam, uczę się też tak, zapamiętuję układy i sytuacje kwerentów, po to, żeby jak w razie czego ktoś do mnie zadzwoni ponownie, to ja to mam w głowie. Są wróżki, które mają klienta i zapominają, nie pamiętają, a ja mam taki mózg, który zapamiętuje. W związku z tym bardzo często na przykład omawiam sytuację i mówię, tutaj proszę Pani, pojawiła się karta w kiperze, ktoś, kto kładzie kipera, będzie wiedział, która nazywa się Zamożna Panna. Ta karta nazywa się Zamożna Panna, tam jest obraz tej sylwetki, jest opis do tej karty bardzo obszerny, ta karta symbolizuje bardzo dużo rzeczy. To było pytanie jakąś kobietę w sytuacji mojej kwerentki, która się pojawiła i do tej pory ta klientka zakodowała sobie tę kartę jako ta bogata dziewczyna. Tak zapamiętała tę kartę. Ta dziewczyna nie była zamożna w sensie materii, w sensie bogata materialnie. Ta karta się tak nazywała, ale ona tę kartę tak zapamiętała, więc za każdym razem, kiedy ona do mnie dzwoni, mówi, ale pamięta Pani, ta bogata dziewczyna się tam pokazała, to ona musi, bo może ona go chce na pieniądze, ona tak to zakodowała sobie. W związku z tym ja też muszę bardzo uważać, co mówię klientom, żeby zobrazować tę kartę. I w momencie, kiedy klientka nagrywa tę rozmowę, to ona będzie znała kontekst tej karty, ale jak jej się zaklika, gdzieś tam zahaczy w tej głowie ta nazwa tej karty, no to wtedy okazuje się, że poszło to w kierunku takim, że no widocznie tam była akurat taka sytuacja, że ona się bała, że jej partner będzie chciał się spotykać z inną kobietą, bo to jest zamożna panna, bo może on leci na pieniądze. To kompletnie nie o to chodziło. Ale ona tak to sobie zaszufladkowała, tak jej się to po prostu zapamiętało. W związku z tym nagrywanie tej rozmowy, odtworzenie kontekstu rozmowy, tego co ja potem powiedziałam po tej karcie, bo często mówię zamożna panna, co oznacza, ale ona już zapamiętała tylko nazwę z tej całej rozmowy. No i potem już popłynęła jej interpretacja w tym kierunku, może widocznie jemu zależy na pieniądzach, a nie na niej. Nic bardziej mylnego, ale poszło i ja też muszę, dla mnie to też są lekcje tego, jak mam z klientami rozmawiać, że muszę bardzo uważać na słowa, bardzo muszę uważać na to, jak opisuję sytuację, upewniać się, czy kwerend dobrze zrozumiał, bo właśnie potem dochodzi do takich sytuacji, że błędnie interpretujemy pewne rzeczy, albo zapamiętujemy, albo nadinterpretujemy, no i tutaj jest dramat. Okej, kochani, już się ciemno zrobiło, już mi światła tu pogasły, muszę włączyć sobie już lampki. Żegnam się z Wami. Będę starała się częściej, jeżeli mi Facebook pozwoli. Słuchajcie, mam taką prośbę do Was, czego nigdy nie robiłam do tej pory, jeżeli o popularyzację mojego kanału na YouTubie, bo jeżeli będę miała 1000 subskrypcji, nigdy mi na tym nie zależało, ale tym razem mi zależy, to wtedy będę mogła Wam robić live'y bezpośrednio przez YouTube i wtedy w momencie, kiedy będę miała zablokowane konto na Facebooku, a Facebook może wymyślić jeszcze jakiś pretekst do zablokowania mojego profilu, no chociażby taki, że rok temu opublikowałam post, który dzisiaj nie spełnia standardów Facebooka, tak jak to było ostatnio, tak, że 3 miesiące temu opublikowałam post, notabene o Holokauście, historyczny, tam nie było nic złego i o Nowym Ładzie Hitlera. No, ale widocznie teraz
systemowi jest niewygodne porównywanie nowego Polskiego Ładu z nowym ładem Hitlera. Tam porównywać każdy może w teorii, jak się okazuje, tylko w teorii, w praktyce nie. Żegnam się z Wami, pozdrawiam Was bardzo ciepło, dawno, dawno, powiem Wam szczerze, że jakoś tak, jak się rozkręcę na tych live'ach, to już lecę, ale jakoś tak nigdy nie umiem się zebrać. Ja, mimo tego, że gdzieś tam ta kamera nie jest mi obca przez te live, przez te programy telewizyjne, które są na żywo, to jednak za każdym razem zebrać się do tego programu czy do live'a, nawet facebookowego, jest mi nieco trudniej. No a potem już jakoś tak raźniej. Potem muszę się wyciszyć, wziąć chłodną kąpiel, bo zawsze jestem taka rozemocjonowana mimo wszystko. Więc mam nadzieję się spotkać z Wami później. Jeżeli byście chcieli jakieś tematy poruszyć, bo ja tak na spontanie lecę czasami właśnie, bo z kimś rozmawiałam o czymś i pomyślałam sobie, a to bym poruszyła ten temat. I zdarza mi się tak, że ja w głowie to przemaglowuję, ale jak ja to przemaglowuję w głowie, to już potem tego nie umiem odtworzyć. W związku z tym staram się tego już nie przemaglowywać w głowie, żeby to poszło właśnie, żeby to połączenie ze źródłem przeszło przez moje usta już nieodtwórczo, bo potem to już jest tylko odtwórcze. Więc jak mi podacie jakieś tematy, to ja sobie do nich podejdę, ale właśnie bez takiego przygotowywania się, dlatego że jak ja się przygotowuję, to potem bardzo dużo rzeczy umyka. Zauważyłam, że jak idzie to na takim spontanie, to może nawet nie idzie to doskonale, ale idealnie. Idealnie w tym sensie, że nie mam takiej presji, że o tutaj chciałam to powiedzieć, o tym zapomniałam, że nie idę według scenariusza. Ja myślę, że w ogóle my kobiety mamy ten dar, że potrafimy działać właśnie nie stereotypowo i przez to, że jesteśmy takie niekontrolowalne i nieprzewidywalne, to jest naszym ogromnym atutem. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Jeszcze może zobaczę, co tam komentowaliście, bo może są jakieś pytania, a ja nie mogę Wam odpisać, więc na chwilę, widzicie, już mi zasięg tnie. Pomyślałam sobie, że w ogóle będziemy już nawet jakiś czas temu myślałam o tym, żeby robić wspólne live'y właśnie czy z Milenką, czy z Magdą Kulejewską. No niestety, tutaj jest ten problem tego zasięgu, już mi się kończy, więc już muszę kończyć powoli. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie. No chyba nie odpowiem Wam na te pytania. Jeżeli jakieś pytania się pojawiły w komentarzach, to poruszę je później. Jeszcze raz bardzo, 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 bardzo się cieszę, że jesteście tu ze mną, bo wiem, że mam tutaj ten profil z ograniczonymi kontaktami, ale przynajmniej z tymi ludźmi, z którymi chciałabym być w kontakcie. Wiem, że na profilu też tam będą te informacje. Ja je potem zresztą wrzucę na YouTube. No i na profilu moim głównym widzimy się mniej więcej za 3 tygodnie, bo tak Facebook zdecydował się mnie odblokować, a na tym profilu Kilosa, nie wiem, ponieważ tutaj Facebook mnie nie poinformował, nic kontrowersyjnego tutaj nie publikowałam, także pozdrawiam krytyki, które ewentualnie, chociaż nietypowe, w ogóle nietypowy komunikat o blokadzie dostałam, więc być może to jest jakaś prewencja specjalna dla VIP-ów, którzy się sprzeciwiają systemowi. Okej, ja mam taką skłonność, że się zawsze żegnam bardzo, bardzo długo i wielokrotnie, jakoś nie wiem, zawsze miałam z tym problem, że mówiłam to cześć i jeszcze dygresja i gadanie tak z moimi przyjaciółmi, jak rozmawiam przez telefon i jeszcze coś tam, także buziaki. Do następnego live'a. Pozdrawiam Was. Pa!